Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .NET. Dzisiaj pokażę Ci, jak z kolekcji jakichś elementów usunąć kilka elementów. Przygotowałem sobie taki tutaj rekord. To jest jakby taka uproszczona klasa. Po prostu w jednej linijce można zdefiniować sobie klasę, która ma trzy właściwości. ID, name i kategory. I dałem tutaj taką prostą kolekcję zrobioną w oparciu o ten właśnie rekord product, czyli mamy listę produktów i mamy telewizor z kategorii AGD, mamy coffee machine z kategorii AGD i mamy phone z kategorii phones. Ok, tu mamy taki problem, przypominam, że używamy top level statements, czyli nie możemy zdefiniować sobie jakiejś klasy wyżej niż kod. Żeby takie coś zrobić, musimy zawsze typy, które definiujemy, metody dodać sobie na dole. Także top level statements powstało po to, żeby można było szybko takie lekcyjne pisać takie tutoriale, ale kiedy chcemy prawdziwą aplikację napisać, polecam funkcję main. Jest o wiele łatwiej i można sobie przejść, tu wystarczy nacisnąć alt. Tutaj i przejść sobie i po prostu convert to program main style program i teraz jak tak zrobimy, to on nam tu generuje klasę program z metodą main, ale my używamy top level statement, żeby to tutorialowo wyglądało prościej, krócej. I dlatego po prostu czasami jak definiujemy, musimy to definiować na samym dole. Ok, to przejdźmy może do tematu. Mamy listę, próbujmy to usunąć. Pierwsze podejście, zrobimy to w trzech podejściach, od złego do dobrego. Czyli pierwsze podejście to będzie for each, czyli przechodzimy po kolekcji. Zadanie jest proste. Jeśli coś jest z telefonem, czyli w kategorii phones, musimy to usunąć z tej kolekcji products. To pierwsze zadanie, robimy to w taki sposób intuicyjny, czyli z kolekcji products próbujemy coś usunąć. Przechodzimy pętlą for each, jeśli product kategorii jest phones, no to robimy po prostu products, remove, no i usuń ten produkt. No i dobra, oczywiście to nie zadziała, zaraz wytłumaczę dlaczego. Dostajemy od razu błąd. Kolekcja została zmodyfikowana. Enumeration operation may not execute. Czyli o co tu chodzi? Nie można przechodzić for each'em po kolekcji, jeśli jednocześnie z niej zaczniemy coś usuwać. W momencie, kiedy jesteśmy w for each'u i chcemy usunąć jakiś element z tej kolekcji, leci nam błąd, ponieważ jesteśmy właśnie w trakcie enumeracji po tej kolekcji i nie możemy sobie w takim momencie usunąć. Także widzimy, że to nam się nie uda. Piszemy sobie tutaj wrong way, czyli to nie jest właściwa metoda. No i drugie podejście to będzie bardzo podobne. Ono już zadziała, ale to co tu zrobimy, po prostu zbierzemy elementy, które mamy do usunięcia, czyli tworzymy sobie products to remove, new list products. OK, no i teraz nie usuwamy ich, tylko po prostu products dodajemy sobie do takiej drugiej kolekcji ten nasz product, który tutaj znaleźliśmy, że jest w fonsach. I na końcu robimy products remove all i tutaj podajemy predykat. Zaraz wytłumaczę, o co tu chodzi z predykatem, co to jest predykat. Taki warunek, który jak jest spełniony, to ten element będzie usunięty. I podajemy taki specyficzny warunek products to remove contains ten nasz call product, który mamy tutaj, czyli w zasadzie tutaj możemy powiedzieć, w tym miejscu odbywa się jakby taka, ta remove all robi iterację po wszystkich elementach i dla każdego produktu, który tu widzimy jako tą zmienną, to jest jakby wejście do tej metody, on sprawdza, czy ta nasza kolekcja, którą sobie zgromadziliśmy, którą chcemy usunąć, zawiera ten produkt właśnie, który tutaj analizujemy. No i wtedy to usuniemy. No i tutaj jeszcze zróbmy sobie for each product products. OK. I tu tylko zrobimy są right line product i wyświetlmy kolekcję po modyfikacji. OK, czyli widzimy, że dwa produkty zostają, TV i coffee machine, a phone mamy usunięty z naszej kolekcji, ten trzeci, czyli ta metoda zadziałała, czyli tu mamy pokazywanie show collection. A tu mamy long code, czyli ta metoda działa, ale ma dużo kodu. No to może spróbujmy teraz zrobić to w ten sposób, że po prostu skoro nie zbierajmy sobie tu najpierw elementów, a potem jakby dwa razy przechodzimy po pętrze end, czyli dwukrotnie enumerujemy. Raz zbieramy produkty, raz przechodzimy po wszystkich, żeby usunąć, czyli wykonujemy tu dwie numeracje, więc zróbmy sobie taką metodę, czyli można to napisać w ten sposób, products remove all,
I po prostu podajemy tu predikat, czyli product. I taki warunek, że product category równa się OK. Czyli podajemy ten warunek, po prostu predikat, to jest warunek inaczej, który musi być spełniony, żeby ten element został usunięty. No i widzimy, że mamy taki sam efekt. I to jest właściwa metoda, żeby to zrobić. Teraz może jeszcze tak dodatkowo pokażę, co to jest predykat. Moglibyśmy sobie tutaj zdefiniować po prostu metodę bool. No zobaczmy, o co najpierw zajrzyjmy tam. Mamy tutaj po prostu, musimy dać predykat dla typu produkt. Zobaczmy może, co to jest w ogóle predykat. Predicate. Tak naprawdę jest to zwykła delegat takiej metody, czyli jakby definicja typu. Czyli jest to coś, co przyjmuje dowolny obiekt, dowolny typ tutaj na wejściu, a na wejściu zwraca bool. Czyli taki szablon metod, czyli tutaj mamy dowolny typ w ten sposób zdefiniowany, więc sobie teraz po prostu spróbujmy taką metodę, czyli where product is her phone. Możemy sobie go tak nazwać. I na wejściu będzie właśnie nasz product. Product. I zwracamy, czy jest phone'em. Product. Category równa się phones. No i teraz ten predikat nam trochę namieszał. I teraz OK. Takie coś zastępuje nam tak napisanie takiej metody. Ponieważ moglibyśmy to w tej chwili zrobić w ten sposób, że damy to where. Czyli podajemy samą nazwę metody. Czyli w ten sposób dajemy mu tą ten predykat, żeby usunął takie z listy taką element, który jest telefonem. Czyli where product is phone, czyli to jakby ten warunek jest true, kiedy produkt jest telefonem. No i tu po prostu zdefiniowaliśmy to. I oczywiście tutaj robimy to za pomocą funkcji anonimowej, czyli po prostu tutaj podałem to tylko jako ciekawostkę, co to jest predykat, żeby po prostu tutaj to było, żeby było wiadomo. My to używamy, bo tak jest po prostu łatwiej i szybciej wpisać to w postaci jednej linii. Jeśli taki predykat jest używany, taki warunek używany jest jeden raz, po prostu tu i teraz w kodzie, nie ma sensu tworzyć jakiejś metody dla niego. Musielibyśmy tworzyć jakąś klasę, albo umieszczać go w jakimś miejscu, albo zastanawiać się, jak do niego się dostać, co z nim robić. Także wtedy po prostu tworzymy z taką funkcją anonimową, bo tylko tu w jednej tym przypadku chcemy coś tam sobie wybrać. Także to tyle, jeśli chodzi o usuwanie z kolekcji elementów, także warto jest czasami takie proste tematy, myślę, przeanalizować, bo z tym się spotka każdy, kto zaczyna programować, prędzej czy później chcemy coś z kolekcji, dowiadujemy się, że tak for each'em się nie da, zaczynamy potem gromadzić, wykonujemy dwa for each'e, no i ostatecznie docieramy do jakiejś takiej metody z predykatami, którą ma każda kolekcja, remove all, i możemy sobie po prostu taki podać warunek, po spełnieniu którego produkt będzie usunięty. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.